Spotkania modlitewne, koncerty, happeningi, warsztaty, przedstawienia teatralne, seanse filmowe i rekolekcje tworzą program rozpoczętego 27 września w Bielsku-Białej, wciąż trwającego Tygodnia z Ewangelią. 12. edycję spotkań ewangelizacyjnych rozpoczęła uroczysta msza święta w Bielskiej Katedrze pod przewodnictwem ordynariusza bielsko-żywieckiego biskupa Tadeusza Rakoczego. Hierarcha przypomniał w homilii, że Kościół jest otwarty dla wszystkich i z miłością odnosi się do każdego. Biskup Rakoczy podkreślił, że jednym z zadań stojących przed duszpasterzami jest budzenie olbrzyma, polegające na większym zaangażowaniu świeckich w każdej parafii. Konferencje, koncerty, filmy i spektakle oraz ewangelizacje uliczne także to niekonwencjonalny rodzaj rekolekcji w pewnym znaczeniu, a więc nowej ewangelizacji. I w ten sposób inicjatorzy pragną dotrzeć ze słowem dobrej nowiny do jak najszerszego kręgu ludzi, również do tych, którzy utracili kontakt z Bogiem albo z różnych przyczyn jeszcze go nie znają. Niezależnie od bogatych form przekazu, istotnym elementem Tygodnia z Ewangelią jest żarliwa modlitwa o łaskę wiary i nadziei i miłości dla ludzi, do których skierowane jest to orędzie. Tematem tegorocznego tygodnia jest hasło wyrażone w formie pytania: dlaczego wierzę, dlaczego nie wierzę? Elżbieta Król-Cebulska, dyrektor Wydziału do Spraw Ewangelizacji Bielsko-Żywieckiej Kurii, witając uczestników tygodnia, wyjaśniała, że program spotkań ma zachęcić do refleksji nad stosunkiem do wiary, a jedna z podstawowych kwestii, jaką organizatorzy chcą podejmować, dotyczy uzasadnienia naszej wiary lub jej braku. Tegoroczne hasło tygodnia, wyrażone w formie pytania, dlaczego wierzą, dlaczego nie wierzą, jak i cały program ma zachęcić do refleksji nad naszym stosunkiem do wiary, gdyż to właśnie nadaje kierunek całemu naszemu życiu. Jest swego rodzaju kompasem życiowym, o czym ma nam przypominać róża wiatrów na plakacie. Inną decyzję w danej sytuacji podejmuje osoba wierząca, a inną niewierząca. I choć może nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale jakość wiary lub jej brak mają decydujący wpływ na większość naszych decyzji. Na zakończenie inauguracyjnej mszy świętej przedstawiciele wspólnot związanych z organizacją Tygodnia z Ewangelią otrzymali specjalne błogosławieństwo biskupa oraz księgi Pisma Świętego. W ten sposób zostali uroczyście posłani, by ewangelizować. Jednym z punktów programu tygodnia było spotkanie dla rodziców pod tytułem „Jak przekazywać wiarę dzieciom”. Odbyło się ono w bielskim Figloparku, gdzie dzieci bawiły się pod opieką animatorów, a rodzice obejrzeli film „Odważni” z przesłaniem chrześcijańskim, a także dyskutowali o tym, jak przekazywać wiarę swoim dzieciom. W niedzielę na scenie przed Bielskim Centrum Kultury wystąpili zespół Wniebowzięci, a także Magda Anioł z koncertem „Albo, albo”. W ramach trwającego jeszcze Tygodnia z Ewangelią odbywają się koncerty ewangelizacyjne, spotkania modlitewne prowadzone przez różne wspólnoty działające w Bielsku-Białej. Ewangelizują w różnych częściach miasta Wspólnota Przymierza Miasto na Górze, Diecezjalna Szkoła Nowej Ewangelizacji, Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea i Od Nowa w Duchu Świętym Nowy Lud. Do ewangelizacji włączają się także Ruch Światło Życie, Wspólnota Betlejem i Wspólnota Miłości Łaska Chrystusa.